Zniszczone drogi, popękane ściany domów, co najgorsze, duszący smród w powietrzu. To codzienność wszystkich, którzy mieszkają w pobliżu wysypiska w Młynku Sobuczynie w gminie Poczesna. Mieszkańcy od dawna głośno domagają się ucywilizowania wysypiska śmieci. Chcą wiedzieć, jak wpływa na ich zdrowie, bo tych, którzy właśnie na problemy zdrowotne narzekają, jest coraz więcej. Jerzy Korczyński jest na miejscu, już za chwilę jego relacja. Przyjmują z całej Polski, mogą z Europy, z całego świata przyjmować. A co za świństwa tam są? My nie wiemy. W strumieniu odpadów komunalnych przychodziły baterie, oleje. Z tego powodu wolujemy. Nikt do tej pory nic z tej kwestii nie zrobił. Monitoring prowadzony wokół składowiska nie wykazuje przekroczeń standardów jakości środowiska. Sobuczyna, Młynek i Brzeziny Kolonia to tylko kilka takich okolicznych miejscowości, które tu okalają to wysypisko śmieci, które znajduje się właśnie w miejscowości Sobuczyna, gdzie w tej chwili jesteśmy. No i mieszkańcy strasznie, ale to strasznie narzekają na to, co się dzieje na tym wysypisku. Narzekają bardzo przede wszystkim na stan zdrowia. Ten problem dotyczy kilkuset osób właśnie mieszkających tutaj w okolicy tego wysypiska. Spróbujemy tutaj dzisiaj porozmawiać i z mieszkańcami, a także miasta, a także wysypiska. O co tak naprawdę tutaj chodzi? Dlaczego jest tutaj problem z tym wysypiskiem? Witam Państwa, dzień dobry. Chciałem spytać, co jest nie tak z tym wysypiskiem, bo próbuję się dowiedzieć. Słyszę o tym, że jest problem ze zdrowiem u Państwa. Pan choruje na coś konkretnie? Tak, ja już w tej chwili mogę odpowiedzieć. Badania robiłem i te badania jeszcze nie dostałem, ale skierowaliśmy je już na prześwietlenie. I mam tu wyniki, już mam w samochodzie. A co z tych wyników wynika? Co z tych badań wynika? Z pszczelami ma do czynienia. Ja nie palę teraz papierosów, bo jakbym palił, no to już chyba by mnie już dawno nie było i pożegnałby. I tu już mniej no ja, bo tu narzekają wszyscy, a bardzo dużo po prostu wyciągnąć z ośrodków zdrowia tu u nas. Ludzie umierają po prostu na raka płuc. Ja słyszałem o takich danych, że tu w ciągu 3 lat w okolicy tych wsi zmarło 12 osób właśnie z powodu chorób nowotworowych. W wieku 51, 50, 49 lat. Tak ludzie tu umierają. W takim młodym wieku. Blisko ci, co tu mieszkają, blisko wysypiska. Córkę mam od 10 lat na tarczycę choruje. Też tu 700 metrów, 800 metrów od wysypiska. Mieszkam od samego początku. Od 30 lat jestem tu mieszkańcem. Ale mamy XXI wiek. Co Państwo zrobicie temu wysypisku? No przecież no, jest nowoczesne. Po prostu... Ja byłem wcześniej tutaj u Pana Prezesa w biurze. Widziałem gablotę. Jest to wysypisko, które jest nagradzane przez różne organizacje światowe nawet. No. Wysypisko trwa już 20 lat i niech pan spyta, czy ktoś robił badania. Dopiero teraz, jak weszedł wójt nowy, dopiero jakieś badania poszły. A przecież my możemy narzekać na choroby, ale proszę iść do ośrodka zdrowia i tam dopiero się spytać. Takich kolejek nie było nigdy jak teraz i wszyscy chodzą na jedną chorobę. Jakieś ciśnienie, jakieś... Przecież nigdy się tak nie chorowało, a teraz cała rodzina mi choruje. No. Ale co pan chce przez to powiedzieć, że co, wysypisko się nie stara, że coś tutaj jest składowane, co nie powinno być składane? No chyba tak jest, no. Tylko to, no, to, że oni wiedzą przecież. Ja tutaj nie... Niebezpieczne są składowane w kontenerach, co nie powinno być tu na wysypisku. W kontenerach, to kto to widział? Pozamykane na kuteczki. A to ma być specjalne, mają być zbiorniki, bo widziałem, jak tutaj kiedyś byłem na wysypisku, to w kontenerkach, no. Te żarówki, to niebezpieczne, te odpady, to zamiast jakiś porządny, jakiś bunkry czy coś, to w kontenerkach, no panowie, gdzie my jesteśmy, no. To ci państwo i przede wszystkim wysypisko powinno być zasypywane, te odpady, piaskiem. Są zasypywane gliną po dawnych kopalniach rudy. Glina jest brana za darmo, a panowie prezesi dostawają później premię. Dobrze, to są zarzuty konkretne. Zapytajmy może adresatów tych zarzutów. Prezesów wysypiska śmieci. Dzień dobry panowie. Pan prezes wysypiska śmieci, pan dyrektor. Panowie, co wy na to? Co słyszeliście w tej chwili? No więc uważam, że wszystkie te zarzuty kierowane pod adresem zarządzających składowiskiem pod adresem wysypiska są nieuzasadnione. Jesteśmy składowiskiem nowoczesnym, przestrzegającym prawa. Posiadamy stosowne dokumenty, to znaczy zatwierdzoną instrukcję składowiska oraz pozwolenie zintegrowane, które pozwala nam do prowadzenia w sposób zgodny z prawem
i prawidłowe składowisko. Panie prezesie, ale to są konkretne dane, prawda? Tak. Mówi się o tym, że umarło kilkanaście osób w ciągu kilku lat na choroby nowotworowe. Ludzie ewidentnie narzekają na stan swojego zdrowia. Są kolejki do przychodni. No, narzekają ludzie na ten stan zdrowia bardzo mocno i są ewidentne choroby. No, coś jest nie tak. Proszę pana, ja na temat chorób i stanu zdrowia mieszkańców nie będę się wypowiadał. Ja mogę tylko powiedzieć, że my jesteśmy składowiskiem bezpiecznym i uważam, że te zarzuty, które zostały tutaj przedstawione, że to składowisko jest powodem tych chorób, są nieuzasadnione i to jest pomówienie. Pomówienie i obrażenie nie tylko nas jako zarządzających składowiskiem, ale przede wszystkim ludzi, którzy tutaj...